Hej, wideo recenzja Bentley Continental. Czekaj, Bentley Continental Supersport bez GT. Tak wygląda. Ja z Bentleyem miałem jedną styczność jak do tej pory. Widziałem go. Byliście kiedyś w Szczecinie, byliście w Stargardzie Szczecińskim, teraz to się nazywa zwykły Stargard. Stargard po prostu. I tam widziałem Bentleya, ale jakąś tam wersję taką 1.6 diesel, a taką wielką budę masz. Ale wyglądał kozacko, wyglądał naprawdę jak sportowy samochód. Mimo, że tam ze sportowego to miał chyba tylko trochę wyglądu. Takie mam wrażenie. W Forzie Horizon 4... No właśnie, przyjrzyjmy się mu najpierw. Najpierw się mu przyjrzyjmy. Tutaj mamy logo też zmienione. Oni tutaj w Forzie Horizon troszeczkę te samochody inaczej robią niż są w rzeczywistości. No chyba nie ma to niespodzianki, po prostu jest to gra, a w grze nie wszystko musi być super odwzorowane. Tutaj mamy wersję Super Sports. To jest taka firma... Super Sports to jest taka firma detalingowa. Oni robią wykończenia samochodu, polerują samochód i on potem ma taki blask. I do niego się brudnie przyczepia, co zresztą sprawdzimy. Specjalnie pojedziemy nim na jakiś szutr i zobaczymy, czy ten brud się nie przyczepia, bo mają takie jakieś antyfobowe jakieś tam powierzchnie, jakieś tam specjalne maści nakładają na niego czy coś. To rozprowadzają, czy tam jakieś folie i tak dalej. Więc to się nie trzyma. Firma Super Sports, polecam sprawdzić. I no i co? I trochę logo mamy też zmienione, bo Bentley ma inne logo. Mamy wielkie, zobaczcie, to nawet nie wygląda jak B, to wygląda jak ósemka, nie? No ale tutaj twórcy Fordzy pewnie nie brali tej marki na poważnie, bo ona i tak nie ma jakiejś tam długiej historii. Tam chyba samochody są produkowane od 2 lata wstecz, więc to jest takie, nie wiem, tak wschodząca marka trochę chyba, nie? Nie słyszymy o niej za dużo w Polsce, prawda? Też za dużo w Polsce nie jeździ tych Bentleyów, więc to jest taki dosyć nowa marka. No, pewnie gdzieś tam będziemy mogli zauważyć te modele, jak gdzieś tam jeden czy drugi się spali gdzieś na YouTubie, filmiki może będą o tym. Nie wiem, no w każdym razie Bentley to taki sobie jest, nie? I pojedziemy nim na szutrze i sprawdzimy tą antyfobową powierzchnię, czy faktycznie marka Super Sports się spisała tutaj. Bentley, no co to, w środku mamy takie wyposażenie, to taki Opel trochę jest, insygnia bym powiedział. Bardzo dziwnie, o widzicie, tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Bo zobaczcie, jak wygląda deska rozdzielcza. Tutaj troszeczkę jest... No mi się to podoba w sumie, że samochód jest dzięki temu tańszy, bo zaoszczędzono na desce rozdzielczej. Nie produkują deski rozdzielczej dla krajów z ruchem prawo czy leworęcznym, tylko mamy jedną deskę rozdzielczą, a zobaczcie, że z po prawej stronie też można sobie kierownicę bardzo łatwo przełożyć. Nie trzeba zmieniać tej deski rozdzielczej. Jakby ktoś chciał sobie kupić Bentleya, to sobie po prostu kupuje całą skorupę, a potem przykleja z drugiej strony kierownicę i ma już deskę rozdzielczą przygotowaną. Także bardzo w porządku pod tym względem. Poszukajcie gdzieś tam na Otomoto Bentleya w wersji angielskiej, kupicie taniej i sobie potem przełożycie kierownicę na drugą stronę. Bardzo prosta sprawa. Deski rozdzielczej trzeba kupować drugiej, jakby z dwóch stron możecie sobie mieć nawet kierownicę w jednym czasie. Bardzo spoko opcja. Biegi mamy tam w rączce, gaz chyba też. Jeszcze tak zerknę przez okno, czy tutaj mamy, jaką mamy skrzynię biegów. O, tam mamy tylko jeden bieg, bo zobaczcie, na górze jest B. Albo to może 8 biegów jest, no bo w sumie w Fordzie zrobili to logo w takim kształcie ósemki. To chyba tu mamy 8 biegów w takim razie, to też sprawdzimy. Tam dużo jakichś przycisków jest. O, tutaj mamy... Tam mamy ten. Myślę, że ta firma Super Sports też to wnętrze tutaj jakoś zadbała, tak, żeby tam pozmieniać, bo normalnie chyba w Bentleyu mamy więcej, jak albo mniej jak 8 biegów, nie wiem, ale tu jest napisane 8, no to będziemy musieli to sprawdzić. No i tutaj mamy bardzo podobnie jak w innych modelach, tylko że mamy takie logo. Możemy, jak mamy dziecko i jeździ ono z nami na tej fotelu prezesa tutaj z boku. Nie, fotel prezesa to z tyłu, a tutaj nie ma fotela prezesa. No dlatego mówię, że to są takie Ople trochę, nie? No, ale tutaj z boku siedzi sobie dziecko i może na tej tablicy tutaj po środku sobie rysować kredkami, jak chce. Bardzo spoko. To w Fordzie tutaj mamy taką tablicę, ale w rzeczywistości jest to taki ekran.
on trochę na czarno świeci, a tutaj jest zrobiony, żeby jak ktoś ma dziecko w Fordzie, to może sobie to dziecko tutaj rysować jakieś tam rysunki podczas jazdy, albo jakieś tam inne rzeczy, nie? W grze mamy specjalną wersję tego samochodu, która ma głośnik basowy, który generuje dźwięk. Z tyłu mamy też takie zestaw petard, trzeba mu dokupować, bo zobaczcie, jak zmieniamy niby tutaj bieg, zobaczmy ile ma biegów. No 8 biegów ma, tak jak ten, tak jak było na tej skrzyni, czyli jednak dobrze odwzorowane to jest, nie? Więc tak, tutaj zmieniamy sobie biegi, zobaczcie, o widzicie? Jak wchodzimy na pewne tam obroty, tam są takie, tam jest taka, trzeba kupować taką listwę petard i one wybuchają, jeśli mamy jakieś tam obroty. Ale to jest wszystko elektryk, to jest samochód elektryczny, ma tam głośnik basowy i on wydaje z siebie takie jakieś dźwięki, co myślimy, że to jest samochód spalinowy, ale to jest elektryk i też wam to później udowodnię. Na razie pojedziemy sobie jakiś wyścig szutrowy, myślę, no i sprawdzimy, jak się błoto do niego przyczepia. Czy faktycznie ta firma Super Sports jest godna polecenia, czy jednak nie? Czasami jest tak, że te petardy źle się odpalają z tych atrap rur wydechowych i odpalają się w momencie, kiedy zmieniamy bieg. To jest taki glitch tutaj w grze, ale też taki dodatkowy smaczek tego samochodu. To jest bardzo spoko. O, widzę tam jakiś wyścig szutrowy. No, chcę koniecznie po szutrze polecieć. Mamy tutaj błoto, takie surowe brytyjsko-angielskie klimaty. Więc myślę, że jak najbardziej możemy sobie przetestować ten samochód na błotku i sprawdzić, czy rzeczywiście ten detaling coś tam dał. W grze wyłączyłem uszkodzenia, więc nie zobaczycie, jak ten samochód się niszczy, a wiem, że tam ludzie lubią oglądać, jak się Opel gdzieś tam obciera, czy tam ktoś kradnie albo rysuje te Ople. Ale ja to wyłączyłem, bo nie chcę, żeby mój film był popularny, tam gdzieś tam się pojawiał w jakichś serwisach takich podejrzanych. To sobie wyłączyłem te rzeczy. Zaraz będziemy wyjeżdżać na szutr i wtedy przetestujemy. Dodatkowo jeszcze pada deszcz, więc w sumie ta firma Super Sports od detailingu może mieć łatwiej, bo samochód od razu będzie się mył. Ale tam kawałek tego szutru będzie i może zauważymy jakieś różnice. Tutaj po lewej widzimy Jaguara, to też taki... Też taka marka, wiesz, ona chyba w zeszłym roku ten pierwszy model XK wydała i tam kilka jeszcze modeli tych takich dodatkowych. To taka też schodząca marka. Jest chyba od roku albo od pół roku nawet. Dopiero co samochód tam skleili, to prototypy tutaj jeżdżą. No i teraz jedziemy po szutrze i zobaczcie, firma Super Sports chyba daje radę jak na razie, nic się nie przykleja do auta. A zobaczcie inne, tam był chyba inny samochód, o tu jest na przykład BMW, tu jest też jakiś, ale to jest inny, to już nie jest Super Sports, tutaj Bentley, po prawej stronie, tylko to jest jakiś inny i on już się brudzi, mój się nie brudzi, tamten się brudzi, także, o, no, niedobrze, no i zobaczcie, mój jest czyściutki, felgi chyba nie są marki Super Sports, więc... Znaczy marki, no co ja gadam, bo chodzi mi o to, że tam, no jadę tutaj szybko, to nie mogę się skupić, ale chodzi mi o to, że ta, ten detaling to, oni nie, tam felg chyba nie robią akurat, ale wyczyściły się te felgi, nie, więc co. No i samochód idealnie czysty, także jednak ta marka Super Sports, poszukajcie sobie jej gdzieś tam w internecie, jak ktoś chce zrobić sobie detaling. Niestety detaling trochę waży, bo oni tam nakładają takie specjalne maści na samochód i potem jeszcze jakieś tam folie, przez co tam 4 kg samochód więcej waży niż normalnie. No i dlatego przegraliśmy wyścig, bo samochód gorzej przyspieszał. No a poza tym jest to elektryk, więc tam elektryki nie są zbyt dobre przy takich wyższych prędkościach, więc tam on też czadu nam nie dał, nie? No. Z tyłu mamy atrapę spoilera. Ten spoiler nic nie robi, on po prostu jest. Dodatkowo możemy go, nie wiem, wykorzystać jako podstawkę pod jakieś tam rzeczy, jak jesteśmy na pikniku. Możemy tam postawić kubki, szklanki jakieś i zrobić, nie wiem, herbatę, czy tam jak lubicie to piwo. Cokolwiek tam chcecie sobie postawić, to możecie.
Bardzo natomiast fajny jest to taki ten smaczek ze zmianą biegów, w sensie z biegami, bo faktycznie tak jak jest napisane na drążku, tyle biegów mamy normalnie w grze, to jest zdecydowanie na plus. W rzeczywistości nie wiem, czy to tak działa, bo jeszcze nie jeździłem tym samochodem. No tak jak mówię, miałem z nim styczność tylko w jednym przypadku. Sczytność miałem z nim, o tak będziemy używać dzisiaj ulubione słowo odcinka. Sczytność miałem z nim jedynie taką powierzchowną i powiem wam, że samochód wygląda bardzo ładnie w rzeczywistości. No jest to prototyp, no bo to wschodząca marka, to wiadomo, jeszcze tam jakby muszę popracować nad tym autem, ale tak to wygląda. No i środeczek, tutaj bardzo ekonomiczny, praktyczny kokpit. Możemy sobie łatwo przełożyć zegary. To się łatwo robi. Tutaj widzicie, jest po lewej stronie taki guziczek. Jego się nakręca, po prawej nakręca, naciska się go. I te zegary się chowają po tej stronie. I tam naciskasz z drugiej strony guziczek, jest też taki sam. I te zegary się pojawiają tam. One się tak... One chyba nawet z dwóch stron są produkowane, że tam są schowane za tą siatką. I tylko bierzesz kierownicę, przekładasz sobie i jedziesz. Moim zdaniem bardzo spoko, bo jedziesz sobie takim Bentleyem do UK, z Polski i co? I potem chcesz sobie po prawej stronie, czy po lewej? No po lewej stronie chcesz sobie jeździć i co? I przekładasz kierownicę, nie? I masz. W środku jeszcze słyszymy, jak coś syczy. Także co? Bentley Continental, z tym razem specjalna firma od detalingu Super Sports. Jak widać, bardzo dobrze konserwuje samochód, bo jeździliśmy i po błocie, i po szutrze. Tylko tam z felgami im nie wyszło. Musimy sprawdzić, czy ona też odpowiada za felgi. Ale chyba nie, tutaj nie ma nic na felgach. Tak, tutaj już nie przyklejają swojego emblematu, więc powiedzieli, a felgi to my pieprzymy, nie będziemy felg konserwować, tam czyścić, detalingować, cokolwiek. Tylko skupiamy się na całej karoserii. No i na karoserii są emblematy tej marki, więc jak najbardziej, a też widzieliście, że był Bentley taki sam, tylko bez tej konserwacji, bez tego detalingu Super Sports. No i on już nie był taki, nie? On już był brudny na tych shooterach i tak dalej. Także zdecydowanie polecam, jak już gracie w Fordze, to sobie kupić tego Bentleya Super Sporta, bo on jest lepszy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.